Żona odgryzła mi się za trolowanie przy hamulcach. Auto ma w pełnym wyposażeniu i jedyną rzeczą, której brakuje w tym samochodzie, to czujniki parkowania z tyłu. Więc zamówiła i mam je teraz zamontować. Instrukcja do czujników parkowania to chyba pierwsza instrukcja, jaką przeczytałem w życiu. Zgodnie z nią trzeba najpierw wymierzyć oś auta, potem w odpowiednich odległościach nanieść miejsca, gdzie będą czujniki, zdjąć zderzak, wywiercić i wszystko podłączyć. Żeby nanieść miejsca do czujników, będziecie potrzebowali czterech rzeczy. Miary, jakieś zwykłej metrówki, kątownika, w sumie nie jest wymagany, ale będzie tak prościej, markera, no i taśmy papierowej, w sumie tylko po to, żeby nie mazać po zderzaku. Wyszło trochę koślawo. Trudno. Ok, miejsca czujników mniej więcej naniesione. To teraz można zdemontować zderzak i wiercić. Piękno francuskiego samochodu. Trzeba było lampy wykręcić, żeby zdjąć zderzak i namęczyć się ze strasznymi śrubami w nadkolach. Ale też jak ktoś będzie robił, to jest kwestia indywidualna danego modelu samochodu. A zderzak to jest śmieszne, bo to jest takie w sumie tylko poszycie tutaj, nie zderzak. Taki plastik w sumie. Cała reszta zostaje na samochodzie. Trochę w różnych rzeczach grzebię, ale takie coś to mi się jeszcze nie zdarzyło. Żebym znalazł gniazdo ptaków z tyłu pod samochodem na osłonie termicznej tłumika. Ciekawe, może jeszcze jajka się znajdą. Na początku myślałem, że to jakieś gniazdo może szczura, myszy czy cokolwiek, ale wygląda ewidentnie na ptasie gniazdo. Zaraz wyciągnę i zobaczę, co to jest. Ewidentnie ptasie gniazdo. Ale beka. Tak sobie teraz w sumie myślę, że auto mogło się spalić przez to ptasie gniazdo. Patrzcie, tu jest wydech, a tutaj było ptasie gniazdo. Wystarczy, że to wszystko by się dobrze nagrzało. No i auto mogłoby się sfajczyć. My jeszcze tym autem żadnej dobrej trasy tak naprawdę nie jechaliśmy, bo ono było kupione 3 czy 4 dni przed pandemią, zanim się pozamykaliśmy, więc auto głównie stało, ze 2-3 razy pojechało do sklepu. No ale mogło być naprawdę niebezpiecznie. Ok, zderzak zdjęty. Zgodnie z zasadą mieszę raz, wierć 3 razy, czy jakoś tak. Poprzesuwały się wszystkie miejsca, ale są poprzyznaczane. Nowe, wyszły w sumie bardziej bliżej osi. No nic, no. Wiercimy zderzak, raz się żyje. Najwyżej będzie krzywo. Taśma ściągnięta. Otwory wyszły przyzwoite. W sumie nawet nie zniszczyłem zderzaka. Więc nieźle. Można montować czujniki. Siup. No, wyglądają naprawdę nieźle. Nie widać, że to jakieś specjalne patenciarstwo, ani że ja to robiłem. Nawet kolor nieźle pasuje. Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony efektem, bo tych czujników praktycznie nie widać. Tak się zlewają z zderzakiem, że dopiero jak się przyjrzymy, to cokolwiek widać. Siedzą idealnie, przylegają, żadnego luzu ani szpar nie ma. No, prawie fabrycznie, prawie jak fabrycznie. A miało być tak pięknie. Zamontowałem czujniki w zderzaku. Teraz powinienem podłączyć centralkę pod zasilanie światła wstecznego. I wiecie co? Ten samochód światło wsteczne ma w tylnej klapie, którą musiałem teraz całą rozebrać. No i dochodzę do kabla. No dochodzę. Próbuję go znaleźć, ale jest problem zajebisty. Wymyśliłem sobie, że dojdę po kolorach. No jak widzicie, z światła wstecznego wychodzi czarny i czerwony. No i byłoby fajnie, gdyby nie to, że po kostce wychodzi i czarny, i czarny. I przez całą wioskę
idą tylko czarne kable. Więc teraz miernik i będzie jazda. Albo nie wiem, podłączę się tutaj, do wiązki dołożę kolejne kable. Jeszcze nie mam pomysłu. A może zrobię to w stylu łazupa. Dołożę po prostu tutaj kabel i przeciągnę go przez bagażnik. Nie, to sobie tu dynda. Powiem tylko żonie, żeby nie urwała i tyle. Mówiłem, że puszczę dodatkowy kabel. No to puściłem i to nawet ładnie w wiązce, ale nie spodziewacie się jaki. Jako, że jestem informatykiem z krwi i kości, to kabel sieciowy. Taki od internetu. To przynajmniej nikt nie urwie. Ładnie przez gumę przepuszczone. Jeszcze tylko trzeba wpleść w klapę. Zejdzie sobie tutaj. I w boczku zrobimy centralkę. Będzie gites majonez. No i jest. Chyba pierwsze w Polsce Renault z kablem od internetu. Tutaj ładnie sobie idzie położony. Piękne polskie patenciarstwo. Tutaj sobie wychodzi. Zaraz zarobię końcówkę. I będzie chodziło. Centralka do czujników już podłączona. Do kabla od internetu. Masa też jest podłączona. I ten zestaw czujników jest o tyle fajny, że jest bezprzewodowy, więc pomiędzy tą centralką a wyświetlaczem nie ma kabla, więc przez całe auto nie trzeba ciągnąć kabla. No, ale tą przednią centralkę trzeba gdzieś podłączyć. No, więc trzeba było trochę tutaj rozpruć deskę. Ale się udało wpiąć. Auto miało wcześniej dołożony niefabryczny alarm, więc całkiem spory zapas kabla był. Zasilanie się znalazło. Świetlacz na razie leży tutaj, ale położymy go gdzieś tu, gdzieś tam. Ups. Gdzieś tutaj go przykleimy. Tutaj fajnie kabelek się schowa w deskę rozdzielczą. Poskładać to wszystko do kupy. Jeszcze trzeba będzie tam z dworu wziąć zderzak. Spiąć wszystkie kabelki z tyłu do centralki. Kable chyba wzdłuż zderzaka tutaj pociągnę. Tutaj jest jakaś wpinka do kabli nieużywana, więc skorzystam. Tu się wpuści kable od czujek. Wtedy fajnie wyjdą. Tutaj w otworze rewizyjnym do lamp. Tam też centralkę zapakujemy. No i wszystko będzie gites malina. Pierwszy test za nami. Czujniki już tak na patencie podłączone. Wszystko wygląda na to, że działa. Pomacham nogą przy zderzaku, wykrywa. Kable też już poprzeciągane. Więc teraz tylko umocować centralkę. Założyć zderzak. Przymocować wyświetlacz na deskę. No i poskładać cały ten burdel. Auto już praktycznie poskładane. Zderzak, lampy. Tylna klapa też jest poskładana. Wszystkie dziury w bagażniku pozatykane. Została tylko jedna rzecz, mianowicie żona musi sobie wybrać, gdzie ten nieszczęsny wyświetlacz, żeby musiał poprowadzić kabel. Poprowadzę kabel, jedna zaślepka i robota skończona. Ale co się nabluzgałem przy tym samochodzie, to moje. Auto z garażu już wystawione, jest dokładnie 2 minuty po północy. Jeszcze tylko posprzątać ten burdel i finito.